Piękno i będą poniedziałkowe, teraz kanie. A czy w poniedziałek po nocnej zmianie dopiszą inne grzyby, czyli prawuski, zobaczcie to w dalszej części mojego filmu, czyli trzy piękne sztuki i zaczynamy poniedziałkowy wypad na grzyby po nocnej zmianie. Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam teraz wszystkich swoich miłośników grzybiarskich wypadów na najnowszy film, oto z tego miejsca. Czyli na tą chwilę jest 8:57, poniedziałek, 26 września 2022. I oto w ten poniedziałkowy dzionek po nockach zobaczymy, czy rośnie. Na wstępie trzy kanie, ale interesują nas grzyby szlachetne, borowiki. Nie inaczej. A czy uda się trafić jakiegoś prawuska, zobaczycie to na moim filmie. Więc zostańcie ze mną i zapraszam na krótki, szybki wypad za prawuskami w ten poniedziałkowy dzionek. Więc nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tych koksem, bo już późno. Szukam prawusków, a tu piękne kanie. Piękna kania, sztuka. Idziemy dalej. Druga piękna kania. Idziemy dalej. Jest i trzecia. Oraz jak widzicie, czwarta kania. Więc je przytulę. Na sam początek pierwszy prawusek, ale nieduży. Nieduży, ale piękny. Piękny, więc go przytulę. Gruby korzeń. Ok. Piękny pierwszy poniedziałkowy prawusek z tego miejsca. A po prawusku pierwszy ryc z dzisiejszego wypadu. Piękny, dorodny, prawdziwy mleczaj, zwany rycem. Jest kolejna kania. Bardzo dużo już mam tych kań, drodzy Państwo, i malutkie. Powiem tak, tak w sezonie ludzie lubią jeść truskawki. Sezon jest na truskawki, później jagody. A ja ochotę mam na kanie, więc typowo za kanią, tak aby posmażyć sobie, bo później przez resztę roku nie będzie takich smacznych rarytasków, więc w pogoni za kanią. I tu kolejna sztuka, więc kanie dopisały. Jest drugi poniedziałkowy borowik z tych małych, że taki maluszek się uchował. I tu jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Drodzy Państwo, i tu jeszcze jest tam pytek taki, ale tamtego nie bierzemy, tylko te dwa. Drodzy Państwo, dzisiaj jest poniedziałek, 4 stopnie było w nocy, to zimno, zimno, zimne noce. No ale jeszcze takie dwa pytki fajne udało się trafić, więc idziemy dalej i zobaczcie sami, jaka była pogoda. Czyli tak mówię, 4 stopnie, ale dwa małe prawuski są w ten poniedziałkowy dzionek i cieszą, ale kani mam już dużo. Kolejne dwie piękne sztuki. A prawusków nie ma, nie ma. Nie natrafiłem takich ładnych jak wczoraj w niedzielę. W poniedziałek już nie mogę trafić. A wiele godzin nie mam na zbieranie grzybów z tego względu, że
muszę iść do pracy na ostatnią nocną zmianę. A jak będę miał teraz wolne, to pojadę na ryby na cały dzień, bo dawno nie byłem nad wodą. Więc to w tym tygodniu już ostatni film z grzybobrania. I w środę ryby nie inaczej. Więc kolejna sowa, a prawusków nie widać. Delikatnie układam. I tak mówię, będzie smażone. Wczoraj była niedziela, było smażone. Dzisiaj w poniedziałek będzie smażone. No i tak mówię, póki sezon jest na zbieranie sówkani, więc je zbieram, bo mam ochotę na smażone kanie. Bardzo je lubię, bardzo, drodzy Państwo, bardzo lubię smażone kanie. Dokładnie. Będzie tylko dzisiaj smażone. No ale prawuski są. Małe, bo małe. Ale kilka sztuk jest, więc odkroję i weźmiemy rydzo do koszyczka. Niestety tylko będzie smażone. Nie inaczej. Tuż przy drodze mamy ładnego rydza. Piękny rydz, tak mówię, przy drodze, oraz prawusek. W końcu. Ale wiecie, nie mam czasu zbytnio na łażenie, bo dość, że późno. Dość, że późno, godzina 9:51, poniedziałek 26 września, więc jeszcze trochę połażę. I będę musiał jechać do domu, ogarnąć się, wyspać się, przynajmniej żemnąć się przed ostatnią nocną zmianą. No i takie duet rydz i borowik przy drodze. Z tej strony podchodzę i z tej strony podchodzę, aż w końcu taki nieduży jest borowik, te na suchej nodze. No ale jak to mówię, sztuka to sztuka, czyli tu maluszek oraz tukania maluszek. Zobaczcie. Dwa maluszki. Tym razem nie borowik z rydzem, jak przed chwilą, tylko czubajka z niedużym borowikiem. Jest taki dla mnie ogryzek, z tego względu, że jest obgryziony przez ślimaki, ale tak ogólnie to fajny borowik do suszenia, jak znalazł. Więc kość się napełnia, obczyszczę go i jest elegancko. Więc drodzy Państwo, do koszyczka i kończymy pomału tą interes, ten poniedziałkowe zbieranie, bo pora jechać do domu, wyspać się przed nockami. No i tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze taki rydz. Piękny. Mleczaj zwany rydzem. I tu drugi. W drodze powrotnej do domu. No w końcu jakiś przyzwoity grzybek, ale zobaczcie, jak schowamy. Zobaczymy tylko, czy zdrowy będzie prawusek. Głęboko zakorzeniony. Zdrowy. No jest w końcu ładna sztuka. Z tych fajnych
w ten poniedziałkowy dzionek w powrocie do domu. I znów piękne rydze. Sztuka. Drugi w trawie. Trzeci. Oraz czwarty. Cztery piękne rydze. Oj. Ale trafiłem znów w miejsce. Zobaczcie. Zobaczcie, jaki prawusek. Jeden. I tam dalej jest drugi. Okej, mało baterii mi zostało, a nagrywam z telefonu, więc muszę mieć GPS-a włączonego, żeby nie zabłądzić. Więc drodzy Państwo, nagram zaraz drugiego borowika. Zobaczcie, jaki piękny borowik. Jak moja czapka. Piękny. Zobaczymy tylko, czy zdrowy. O, ale ogromny borowik. Zaraz go sprawdzę, ale szukam dalej, bo czas nagli i muszę jechać niedługo do domu. Korzeń zdrowy, więc sprawdzę go tak, aby darmo nie nosić. I zobaczymy, czy go zabiorę, czy zostawię zdrowy. Zobaczcie sami, że duży, zdrowy borowik. Więc do suszenia i kończę ten interes. Więc drodzy Państwo, kończę na dzisiaj ten interes. Wracam do domu i tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Więc dziękuję za to, że oglądacie moje filmy i ten najnowszy poniedziałkowy wypad po nocnej zmianie. I tak to leciało. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału, dzwoneczek, będą śledzić mnie na bieżąco. I łapkę, albo w górę, albo w dół, w zależności czy się podoba. Niech te moje filmy idą dalej w świat. I do następnego, drodzy widzowie. Już wkrótce. Teraz, w tym tygodniu jeszcze rybki i później jeszcze jakieś grzyby, więc jadę na Kielce. Cześć!